Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Czas na obiecany wtorkowy magazyn Gości Dnia. Przed mikrofonem Jarek Brzeski. Raz jeszcze dzień dobry, raz jeszcze witam słuchaczy na 96FM i na radiozni.fm. Słuchaj online. Dziś na temat historii, lokalnej historii na pograniczu dwóch województw, na pograniczu dwóch powiatów, tak można śmiało powiedzieć, żnińskiego i gnieźnieńskiego. Porozmawiamy na temat m.in. pałacu w Kołdrąbiu, a moim gościem jest dziennikarz, badacz lokalnej historii, przewodnik po pałacach i dworach powiatu gnieźnieńskiego i żnińskiego. Tak jak Państwu obiecałem, Karol Soberski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy. Panie Karolu, główny bohater dzisiejszego spotkania to pałac w Kołdrąbiu. Na początek przybliżmy historię pałacu w Kołdrąbiu, bo na pana stronie internetowej można te informacje znaleźć, ale jednak chyba historia trochę jeszcze nieznana. Powiem tak, moje książki, które ja wydałem, czyli konkretnie książka Skarbnica, nie do końca dotyczy Kołdrąbia, dotyczy miejscowości Popowo Ignacowo, gdzie mieszkał bohater mojej książki Franciszek Saskowski. A jeśli chodzi o Kołdrąb, to majątek Kołdrąb związany jest z bohaterem Franciszkiem Saskowskim przez ostatniego przedwojennego dziedzica, Mariana Habera. Marian Haber to był człowiek w okresie międzywojennym bardzo znany w Wielkopolsce. To był jeden z najbardziej takich popularnych kolekcjonerów dzieł sztuki. Skąd w rodzinie Haberów wziął się majątek Kołdrąb? Jeśli o samą miejscowość chodzi, no to Kołdrąb już była wzmiankowana w XIV-XV wieku. Przez wiele lat przechodziła z rąk do rąk, jeśli chodzi o własność. W okresie początki XX wieku należała do rodzin niemieckich i tak naprawdę w ręce polskie przeszła w okresie I wojny światowej, a najbardziej znanym właścicielem okresu międzywojennego i tak, że tak powiem, najbardziej popularny Kołdrąb stał się od 1920 roku. Wówczas Kazimierz Haber został właścicielem. To był człowiek, który nie był związany z tym regionem, a majątek Kołdrąb dostał od marszałka Piłsudskiego jako zasługi za wojnę polsko-bolszewicką w 1920 roku i wówczas wprowadził się do Kołdrąbia. Wydzierżawił bardzo wiele ziem, oprócz tego, że miał swoje jako majątek, także wydzierżawił prawie 90 hektarów od Okręgowego Urzędu Ziemskiego i zaczął na tym majątku gospodarzyć do 1939 roku. Kazimierz miał dwóch synów, Jana, który po wojnie był znanym profesorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, i Mariana Habera, o którym już wspominałem. A Marian Haber, tak jak mówiłem, był kolekcjonerem dzieł sztuki i był wielkim przyjacielem bohatera mojej książki, czyli skarbu dziedzica Franciszka Saskowskiego. I oni we dwóch dokonali pewnego odkrycia, ale to o tym może za chwilkę. Tak jest, o tym za chwilę. Już teraz, żeby Państwa zachęcić do tego, aby pozostać z nami, zdecydowanie warto, bo już niebawem będziemy rozdawać książkę właśnie mojego dzisiejszego gościa, Karola Soberskiego, Skarb Dziedzica. Taki jest tytuł tej książki i taki krótki cytat z tego, co znajdziemy w książce. Uwaga, cytat. Wiosną 1807 roku wojska napoleońskie ukrywają na pograniczu Wielkopolski i Pałuk łupy wojenne o ogromnej wartości. Ponad 100 lat później dziedzic Popowa Ignacewa dokonuje niezwykłego odkrycia. Wybuch II wojny światowej sprawia, że skarby znikają. W 2012 roku Karol Soberski trafia na pewien ślad. Koniec cytatu. Tutaj zrywamy ten ślad, panie Karolu? Tak. Pytanie. Tak, ten ślad, właśnie ten ślad. Kontynuujmy ten wątek tych skarbów, które zniknęły, ale które są gdzieś tutaj. Otóż tutaj trzeba rozgraniczyć, bo tak naprawdę Skarbnica to jest książka o dwóch skarbach. Jeden skarb to jest ten, o którym pan redaktor wspomniał, czyli w 1807 roku wojska francuskie, które wracały z bitwy pod Pruską i Ławą. To jest dzisiaj okręg obwód kaliningradzki. To był trzeci batalion trzeciego korpusu generała Ludwika Davu. To był generał, któremu przede wszystkim zależało na zdrowiu, na życiu żołnierzy. Wiadomo, że wojska napoleońskie, gdzie tylko się pojawiały, to grabiły. Tak. I tak samo było właśnie na wschodzie. Oni ograbili kościoły, cerkwie, kamienice, majątki, co tylko się dało. I ci żołnierze, którzy wracali w tym 1807 roku, oni zatrzymali się w majątku Popowo. Dzisiaj to są trzy wioski: Popowo Tomkowe, Popowo Ignacowo i Popowo Podleśne w gminie Mieleszyn. Wówczas był jeden majątek, który należał do rodziny Godzimirskich. Francuzi się tam zatrzymali na kilkanaście dni odpoczynku
I wówczas zaczęli, że tak powiem, umierać żołnierze francuscy na miejscu. Jednego pochowano w Łopiennie, dwóch pochowano na polach koło Popowa Ignacewa, pięć pochowano w Świątnikach. Te miejsca do dzisiaj są znane, niestety nie są oznakowane w żaden sposób. I wówczas oficerowie, którzy tym batalionem dowodzili, stwierdzili, że żeby szybciej dotrzeć do Francji, muszą część łupów, a mieli władowane skrzynie tymi łupami, muszą tę część łupów gdzieś ukryć. Mhm. I wówczas oficerowie rozjechali się po okolicy. Dzisiaj wiemy, że ukryli swoje łupy w 7 miejscach. Te miejsca znajdują się częściowo w gminie Mielszyn, częściowo w gminie Rogowo, częściowo w gminie Janowic Wielkopolski. Ukryli te łupy z nadzieją, że wrócą. Pojechali do Francji. Zawirowania XIX wieku sprawiły, że już nigdy nie powrócili. W 1913 roku w sierpniu Jan Saskowski, to był ojciec Franciszka Saskowskiego, który pochodził z Turzy koło Damasławka, kupił od Niemca Hermana Bejera majątek Popowa Ignacewo i we wrześniu 1913 roku podczas prac rolnych jego pracownicy wyorali dwa wielkie dzbany, w których były złote ruble. Mhm. Z tych złotych rubli między nimi powstał tak zwany akropol bohaterów w Gnieźnie na jednym z cmentarzy. I podczas tego odkrycia odnaleziono także pewien dokument. Na podstawie tego dokumentu Jan Saskowski w swoim majątku odnalazł skrytkę, a w skrytce tej znalazł jedną z map, na której zaznaczone było 7 miejsc, gdzie Francuzi ukryli te łupy. Mhm. W kolejnych latach Jan Saskowski szukał tych miejsc, niestety tego nie znalazł. Zwłaszcza, że rok później wybuchła wojna. Tak, a w 26 roku, gdy już parę miesięcy przyspieszył, gdy prawdopodobnie przeczuwał, że nadchodzi koniec, bo chorował, przekazał tą wiedzę swojemu synowi Franciszkowi Saskowskiemu. Miał dwóch synów, Antoniego, który miał majątek wyrobki koło Mogilna i Franciszka, który zarządzał Popowem Ignacewem. I Franciszek Saskowski od 26 roku zaczął szukać tych miejsc. Skupił się ostatecznie na jednej skrytce, która, jak się okazało, znajdowała się koło Kołdrąbia i że Marian Haber, syn właściciela Kołdrąbia, Kazimierza, był jego wielkim przyjacielem, no to obaj się skupili i odnaleźli tą skrytkę. W tej skrytce były między innymi oryginalne dokumenty z podpisami cesarza Napoleona Bonaparte. Zresztą później w latach 30. jakby zajrzeć do prasy przedwojennej, jest bardzo wiele wzmianek o tym, że Marian Haber w Kołdrąbiu miał największą kolekcję w Polsce podpisów, oryginalnych podpisów cesarza Napoleona. Nawet są takie wzmianki, że prymas polski August Hron przyjeżdżał, oglądał te dokumenty. Oprócz tego znaleziono tam dużo białej broni, kielichy, monstrancje itd. Bardzo wiele niezwykłych przedmiotów. Nie wydobyli wszystkiego, bo uznali, że nie chcą zalać rynku dzieł sztuki i wydobywali powoli, po kolei te przedmioty. Marian Haber pośredniczył w sprzedaży. One trafiały w większości do takiego słynnego antykwariatu na Garbarach w Poznaniu. Prowadził taki znany antykwariusz przedwojenny Marian Swinarski. Poza tym do Popowa Ignacewa, do Franciszka Saskowskiego przyjeżdżał też pewien Żyd, który kupował te dzieła sztuki, za to dawał gotówkę. I w kolejnych latach za te pieniądze, które Franciszek Saskowski miał ze sprzedaży tych dzieł sztuki, między innymi wybudował kościół w Popowie Ignacewie. W 1936 roku była konsekracja tego kościoła. Jak na ówczesne pieniądze, przeliczając ówczesne pieniądze na dzisiejsze, to była kwota 7 milionów złotych, co, jak przyjrzałem gazety od Wielkopolski po Lwów, to był ewenement na lata 30, żeby dziedzic budował kościół. Oficjalnie on budował kościół dlatego, że jego parafianie chodzili do Kołdrąbia, do kościoła, i on nie chciał, żeby chodzili ścieżkami, co też taka śmieszna nazwa, kościelonki. Mhm. Tak się nazywały ścieżki, którymi wierni chodzili z Popowa Ignacewa i z tamtych wiosek do Kołdrąbia. Postanowił wybudować kościół u siebie. Zresztą dotarłem do listów, które Franciszek Saskowski pisał do ówczesnego biskupa Laubica i na przykład kuria prosiła Franciszka, żeby skromny kościół wybudował. On na przykład wybudował bardzo bogaty kościół z wieżą, bo biskup prosił, żeby nie było wieży, bo jest kryzys gospodarczy, a Franciszek na przekór wybudował z potężną wieżą, dlatego wybudował piękną plebanię, która wygląda jak pałacyk, stoi do dzisiaj, można ją w Popowie Ignacewie zobaczyć, budynki gospodarcze, kupił ziemię pod cmentarz, ubezpieczył, co jest też niespotykane, kościół, plebanie w poznańskim jednym zakładzie ubezpieczeń, na kwotę ponad 100 tysięcy złotych, przekazał pieniądze, które miał na swojej książeczce oszczędnościowej, także przekazał na rzecz kościoła. Kościół wyposażył w najnowocześniejsze, jak na ówczesne czasy, urządzenia, dzwony do kościoła, najlepsza poznańska odlewnia dzwonów przygotowała, także zrobił
to, co mógł, wydał na to bardzo wiele pieniędzy. Chciał jeszcze wybudować dom dla sióstr zakonnych, ale wojna wypuchła i tego nie zdążył. Rok później, w 37 roku, przedawał swój pałac, na który też wydał dużo pieniędzy. I tak naprawdę do dzisiaj wielu się zastanawia, skąd miał na to fundusze. Ja miałem szczęście, dotarłem do wielu osób, które pamiętało Franciszka Staskowskiego. Nawet byliśmy w Chojnicach u pewnej pani, która ma 105 lat, która nie pamięta, co jadł wczoraj na obiad, ale doskonale pamięta lata 20, lata 30. Jak ona nam opowiadała, co się działo w Powie Ignacewie w latach 30., to po prostu coś nieprawdopodobnego, ponieważ ówcześnie mówiło się, że polscy dziedzice, polscy właściciele ziemscy, to oni są biedni, nie płacą na czas swoim pracownikom, że Polacy pracujący u nich narzekają bardzo mocno na brak wynagrodzenia, a u niemieckich właścicieli ziemskich, których też było bardzo wielu w naszym regionie, było wszystko na czas, a Franciszek Staskowski był właśnie wyjątkiem. On płacił na czas pracownikom, dawał im deputaty i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy się dziwili, skąd ma na to pieniądze. Do tego on jeszcze eksperymentował w swoim gospodarstwie z ziemniakami i tak dalej. Po prostu był człowiekiem wielu talentów, bo trzeba zaznaczyć jeszcze, że oprócz tego, że był właścicielem ziemskim, to od 1935 roku był wójtem gminy Mieleszyn, był wójtem społecznym, nie biorą za to pieniążków, był radnym powiatowym, był członkiem zgromadzenia okręgowego, które wybierała posłów w ówczesnym okresie, był komendantem Towarzystwa Powstańców i Wojaków, zakładał kółka rolnicze w powiecie gnieźnieńskim, a oprócz tego jeszcze miał na przykład w Środzie Wielkopolskiej fabrykę serów. Także był człowiekiem bardzo wszechstronnym, bardzo bogatym jak na ówczesne czasy, a jednocześnie był człowiekiem bardzo tajemniczym i niestety w 1940 roku umarł i po wojnie były takie czasy, jakie były. Władza komunistyczna wymazała go zupełnie z historii. Dzisiaj, gdybyśmy wjechali do Popowa Ignacewa, to oprócz tego, że na grobie, na jego grobowcu przy kościele jest napisane, że to jest fundator kościoła, nikt by nie wiedział, że ten człowiek tyle dla tego regionu zrobił. Myślę, że zaciekawiliśmy słuchaczy. Teraz czas na nasz konkurs, obiecany konkurs na zakończenie pierwszej części naszej rozmowy. Przypominam, Karol Soberski, badacz lokalnej historii, jest dziś z nami w studiu. Panie Karolu, książka Skarpy Dziedzica teraz do wygrania, a pytanie brzmi? Proste pytanie. Jak nazywa się wieś w gminie Mieleszyn, gdzie mieszkał właśnie Franciszek Staskowski? O, i to jest właśnie to pytanie. 7248 w treści 96 FM. Odstęp, a następnie odpowiedź na pytanie. 7248 w treści 96 FM. Odstęp i odpowiedź na pytanie. Oczywiście drogą SMS-ową na te odpowiedzi czekamy. A do rozmowy wracamy za chwilę. Tak gramy przez cały dzień w Radiu Żnin FM. Codziennie największe przeboje. W Radiu Żnin FM rozbudzamy muzyczne wspomnienia. Twoje największe hity. Słuchasz największych przebojów. Cały czas za miłością gra. Głupie serce ma takie DNA. Cały czas za miłością gra. Głupie serce ma. Radio Żnin FM. Twoje radio na pałukach na 96 FM. Wracamy do dzisiejszego magazynu Gość Dnia. Przypominam, dziś w studiu Karol Soberski, badacz lokalnej historii, przewodnik po pałacach i dworach powiatu gnieźnieńskiego i żnińskiego. Dzień dobry raz jeszcze. Witam, dzień dobry. Panie Karolu, zadaliśmy pytanie przed przerwą. Przypomnijmy treść tego pytania i przypomnijmy, jaka jest nagroda. Nagrodą jest książka Skarby Dziedzica, opowiadająca o odnalezieniu w okresie międzywojennym pewnego skarbu związanego z wojskami francuskimi i o ukryciu go w 1939 roku, paręnaście dni przed wybuchem II wojny światowej.
A pytanie brzmiało, jak nazywał się majątek, w którym mieszkał Franciszek Saskowski? To jest majątek w gminie Mieleszyn. Podpowiedź to nie jest samo Mieleszyn, to jest jedna z wiosek koło Mieleszyna. Tak jest, bo taka odpowiedź między innymi do nas trafiła. Mieleszyn to nie jest poprawna odpowiedź. 7248 w treści 96 FM odstęp i następnie odpowiedź na pytanie zadane przez mojego dzisiejszego gościa. Panie Karolu, pałac w Kołdrąbiu dzisiaj mało historyczny jest ten obiekt obecnie. Tak, od kilkunastu, kilkudziesięciu lat pałac należy do archidiecezji gnieźnieńskiej, dokładnie do Caritasu. Dzisiaj znajduje się tam dom dziecka. Wprawdzie z tego, co zostało, co było przed wojną, no niewiele jest, jeśli chodzi dookoła pałacu, bo park został praktycznie wycięty. W samym pałacu jest oryginalny witraż, klatka schodowa, kilka elementów oryginalnych z okresu przedwojennego się znajduje. Pałac no nie można zwiedzić niestety, ponieważ jak wspomniałem, że gdzieś tam dom dziecka, ale sama historia pałacu jest niezwykła, bo być może niewielu słuchaczy wie, że przynajmniej trzykrotnie w pałacu w Kołdrąbiu w latach 30. przybywał Jan Kiepura, który gdy przyjeżdżał z Poznania do Bydgoszczy na koncerty, to zatrzymywał się właśnie u Haberów. Przyjaźnił się z Marianem Haberem i dlatego bywał w Kołdrąbiu. Historia pałacu jest też niezwykła, ponieważ w 1938 roku pierwotnie rodzina Haberów chciała sprzedać już wówczas kurii pałac na dom dla księży seniorów. Ostatecznie, jak wynika z dokumentów, do tej sprzedaży nie doszło. Gdy wybuchła wojna, pałac zajęli Niemcy, powstała tam szkoła Hitlerjugend. Zresztą jak spotykałem się z najstarszymi mieszkańcami Kołdrąbia, to są też takie niezwykłe historie, że jak Niemcy tam weszli, jak ulokowali tam Hitlerjugend, tą szkołę, to po paru miesiącach doszło do kilku samobójstw tych młodych Niemców, ale też oni odnaleźli w piwnicach pałacu skrytki, w których Haberowie chowali pewne dzieła sztuki, porcelanę między innymi znaleziono zegar, który wygrywał Mazurka Dąbrowskiego i to wszystko młodzi Niemcy zapakowali na łodzie, wypłynęli na środek jeziora Kołdrąbskiego i to wszystko zostało utopione w jeziorze. A po wojnie, już tak jak wspomniałem, przeszedł to w ręce archidiecezji gnieźnieńskiej, no i dzisiaj znajduje się tam dom dziecka. Wspomniał pan o Hitlerjugend, wspomniał pan o Niemcach. Słów kilka o drugiej publikacji, Zapomniana zbrodnia, również pana autorstwa. Co w niej znajdziemy? Zapomniana zbrodnia to jest książka niezwykła, można powiedzieć. Zająłem się nią w 2004 roku, ponieważ wówczas do redakcji, w której pracowałem, człowiek zapytał się, dlaczego nie zajmujemy się dołami śmierci, które znajdują się koło Mielna. Pojechaliśmy na miejsce i faktycznie okazało się, że są cztery doły śmierci, gdzie w 1942 roku Niemcy pogrzebali 500, potem tam to wyniknęło z dalszych badań, 500 pacjentów szpitala psychiatrycznego Dziekanka. Wspomniana zbrodnia opowiada o dzisiaj tak naprawdę no, nieznanej zupełnie historii. W Niemcy, jak wybucha wojna, wprowadzili taką akcję T4, dlatego T4, ponieważ centrala znajdowała się w Berlinie przy ulicy Tiergartenstrasse 4. Dotyczyło to tego, że Niemcy postanowili wymordować wszystkich upośledzonych, chorych psychicznie szpitali psychiatrycznych. W kraju Warty wymordowali prawie 70 tysięcy ludzi, w całych okupowanej Europie mówi się nawet o 200-300 tysiącach osób. Sposób mordowania był prosty, dawano pacjentom zastrzyki, ładowano ich do ciężarówek. W ciężarówkach, jak ciężarówki ruszały, miałem szczęście, dotarłem do pielęgniarki, która miała 95 lat, niestety zmarła, która była świadkiem naocznym, jak Niemcy to czynili. Ładowano, zależy od wielkości, 40-60 osób. Gdy ciężarówka wyjeżdżała ze szpitala, podłączano z rury wydechowej przewód do tej paki, gdzie byli pacjenci. Oni po drodze byli gazowani. W latach 39-40 to był jeszcze gaz, potem już były spaliny samochodowe. Wielu badaczy twierdzi, że był początek Holokaustu tak naprawdę. Wywożono ich w okoliczne lasy dookoła Gniezna. Nie możemy wykluczyć, że nawet są to lasy w dzisiejszym nadleśnictwie Gołąbki. Ze szpitala w Gnieźnie wymordowano oficjalnie prawie 4 tysiące pacjentów, nieoficjalnie mówi się, że może być nawet ich trzykrotnie więcej. Ja tym tematem zająłem się w 2004 roku, do tego czasu tak naprawdę nikt się tematem nie interesował. Dlaczego? Pytanie. Ja na to pytanie odpowiedź poznałem bodajże 2 lata temu. Prawdopodobnie w tych samych miejscach, gdzie Niemcy mordowali pacjentów po wojnie, Polacy mordowali Polaków i tam ich zakopywali. Szczególnie musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że w miejscach, gdzie pacjenci byli zakopywani, dzisiaj nie znajdziemy żadnej kostki ludzkiej, żadnego fragmentu, ponieważ w 1943 roku Himmler, jak już wiedzieli, że wojna będzie przegrana, nakazał wykopać wszystkie szczątki i praktycznie wszędzie tam, gdzie Niemcy zakupywali pacjentów, komanda żydowskie przyjeżdżały, wykopywały pozostałości, palili je na stosach,
prochy rozpuszczali, rozsyłali, rozrzucali po polach, lasach, do jezior, rzek. Jest jedno jedyne miejsce w Polsce znane, w Lasach Szpęgawskich na Pomorzu, gdzie Niemcy zapomnieli opróżnić jeden dół. I tam po wojnie były ekshumacje. Jest problem z tym dlatego, że żadnych dokumentów nie ma, Niemcy się do tej zbrodni nie przyznają. Główny sprawca na dziekance, dr Wiktor Radke, w 1935 roku wyjechał do Niemiec i zmarł w Niemczech w latach 70. jako szanowany doktor. Problem jest też dlatego, że doły Niemcy zasypywali wapnem, żeby rozpuścić ciała. Do tego na tym sadzili drzewa, maskowali. Także no, żadnych świadków nie było, bo te komanda żydowskie, które potem wykupował, też były likwidowane. I dzisiaj tak naprawdę w Mielnie, jak po 5 latach, jak w 2004 roku udało się to miejsce odnaleźć, 5 lat walczyłem z różnymi instytucjami, żeby znalazły się pieniądze na badania. W 2009 roku ówczesny starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski zlecił przeprowadzenie tych badań. I archeolodzy, którzy tam byli 3 dni, znaleźli masę łusek, bo się okazało, że, co mówiła ta pielęgniarka, że jak któryś z pacjentów lubił alkohol, to potrafił przeżyć tą podróż. I Niemcy ich dobijali. Mieliśmy naocznego świadka, który pędził owce przez lasy w okolicach Mielna i słyszał strzały, Niemcy dobijali. I archeolodzy znaleźli bardzo wiele łusek różnego kalibru, które Niemcy dobijali. Znaleźli masę innych rzeczy, w tym rzeczy osobiste po pacjentach, które Niemcy nie zdążyli zabrać. I lasy koło Mielna, Leśnica Nowaszyce, to jest jedyne miejsce w powiecie gnieźnieńskim, upamiętniony tam stanął pomnik. W książce podaję po tych moich 13 latach dziennikarskiego śledztwa 6 innych miejsc, gdzie potencjalnie mogą być pacjenci pochowani, ale jak wspomniałem, nie można wykluczyć, że ci pacjenci także byli wywożeni do lasów, które dzisiaj znajdują się na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Temat trudny, ciężki i tak naprawdę nikogo nie interesuje ta historia, ponieważ dotyczyła ludzi niepełnosprawnych, upośledzonych i tak dalej. Zapomniana zbrodnia Karola Soberskiego, mojego dzisiejszego gościa. Tę książkę też wam polecamy. Panie Karolu, czas nam się powoli kończy. Wspomniałem na początku rozmowy, że jest pan przewodnikiem po pałacach i dworach powiatu gnieźnieńskiego i żnińskiego. Pierwsza trójka, pana zdaniem, takich dworów, pałaców, które na terenie tych dwóch powiatów należy zobaczyć. Jeśli chodzi o powiat żniński, na pewno Lubostroń, na pewno grochowiska szlacheckie, i mimo wszystko Kodrom, bo z tego co wiem, jeżeli... Ale nie wolno, mówił pan, że nie wolno. Tak, ale jeżeli się porozumie ktoś z dyrekcją Caritasu, to dyrektor Caritasu się zgodzi, żeby wpuścić. Jeśli chodzi o powiat gnieźnieński, na pewno najpiękniejszym pałacem jest pałac w Zakrzewie, drugi pałac Czerniejewo, a trzeci mimo wszystko Popowo Ignacewo i pałac Mielno, chociaż one są troszkę zrujnowane, ale one mają swój urok i swoją niezwykłą historię. Dobrze, to zachęcamy. To jest pierwsza trójka w obu powiatach od naszego dzisiejszego gościa. Zanim weszliśmy na antenę, wspomniał pan, że nasz region Pałuki, Wielkopolska, to kraina depozytów. I moje pytanie, na ile to jest legalne, na ile wolno nam, takim zwykłym śmiertelnikom, szukać skarbów? No, zwykłym śmiertelnikom tak naprawdę oficjalnie nie otóż wolno. To. Chyba, że mamy zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jak on wyda zgodę i zgodę wyda także właściciel terenu, wtedy można szukać. Bez tych dwóch dokumentów wszystko, co jest nielegalne, nie możesz, bo to jest wszystko nielegalne. Poza tym, nawet jak cokolwiek znajdziemy legalnie, no to należy to do państwa, do Skarbu Państwa, także można w lasach spotkać bardzo wielu nielegalnych poszukiwaczy, którzy na widok na przykład Straży Leśnej porzucają wykrywacze metali, że to nie należy do nich. No, tak, takie przygody są, ale tak naprawdę no, nielegalne poszukiwania no, są, znaczy takie bez zgody są niezgodne z prawem, no i nie warto tak szukać, ponieważ to się może dla takiego poszukiwacza skończyć surową karą. Jak wysokie są te mandaty? Znaczy, teraz wiem, że w ostatnim okresie się zmieniły przepisy, więc teraz nie powiem do końca, bo są nowe przepisy w każdym razie. No i to jest i kara grzywnych, ale też może się... Wszystko zależy po prostu od tego, co zostało wykopane lub co było zniszczone, bo to tak można też ująć w ten sposób. Nasz dzisiejszy gość odradza poszukiwania skarbów na własną rękę, ale o skarbach możecie poczytać. Skarb dziedzica Karola Soberskiego to jedna z tych propozycji, w których o skarbach właśnie możecie znaleźć dużo. Panie Karolu, dziękuję, że znalazł pan czas. Dziękuję bardzo. I że odwiedził pan nasze studio. Karol Soberski był dziś naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Gość dnia Radia Żnin FM.